którzy coraz bardziej, coraz częściej spychani są na drugi margines, bo nieco inaczej może mówią i nieco inaczej może myślą. Pamiętacie dobrze Państwo te chwile i te czasy, kiedy chcieliśmy mieć Polskę wolną i niezależną. I dlatego też od nas Polaków zależy, jaka będzie ta Polska dla naszych dzieci, dla naszych pokoleń. Wszyscy dobrze znają naszego patrona ojca Maksymiliana, który tak bardzo walczył mu na tym, aby głos Boga docierał w jak najdalsze szeregi i kręgi. Przecież to sam pojechał do Japonii, tam utworzył Niepokalanów i tam ręcznie kręcili maszynami, by wydawać Rycerza Niepokalanowej i by tam docierał głos. Coraz częściej, mówię to z całą odpowiedzialnością, coraz częściej i nam się mówi, żebyśmy przekazywali to, co jest wygodne i to, co człowiek współczesny by chciał, by było mówione. Ale szanowni Państwo, nauka Kościoła trwa już tyle wieków. Może dla niektórych jest niejasna w czasach współczesnych, może niektórych boli, ale taka jest prawa. I ostatnio słyszałem piękną katechezę, gdzie jeden z profesorów mówił, że Kościół w Polsce jest taki, że ma prawo kanoniczne, któremu dużo zawdzięcza. Znamy jeszcze dokładnie postać księdza Jerzego Popiełuszki, który oddał swoje życie za nas, za polskość i za Polaków, za naszą ojczyznę. Wtedy też nie był zrozumiany, właściwie odbierany, nawet przez biskupów. Ale dopiero wtedy, gdy przekonali się, zrozumieli, jaka jest jego rola i jak zakończył życie. Dlatego też jutro będzie mi dane być tam w sanktuarium jego, też na takim sympozjum. Dlatego też stanę przy jego grobie, uświadamiając sobie tę prawdę, którą głosił, którą żył i którą przekazywał. Dlatego też bądźmy i korzystajmy z tego skarbca jego nauczania, które nam pozostawił. Jako młody, bardzo młody, bo więcej mu nie było dane. Dlatego życzę Państwu na te rozpoczynające się kolejne obrady, aby rzeczywiście były one owocne, aby wnosiły w życie i w świat pracy te wartości, byście bronili tych wartości tak bardzo potrzebnych człowiekowi w waszych zakładach, bo nie wiadomo, jak dalej to koło się potoczy. A przecież niestety każdy ma rodzinę, czy stety, i każdy troszczy się o jej utrzymanie i życie. Budując tę wspólnotę, dobrze Państwo wiecie, bo tyle razy było już wspominane, że hasłem tegorocznego duszpasterskiego programu jest rodzina naszym Kościołem. Nazwijmy wspólnota, począwszy od najmłodszej, od najmniejszej, najmłodszej i potem coraz wyżej. Jeśli tej wspólnoty nie będzie w naszych kręgach rodzinnych, jeśli nie będzie tej wspólnoty i zrozumienia w miejscach pracy, jeśli nie będzie tej wspólnoty i zrozumienia w zakładach, to cóż potem? Dlatego też życzę, by rzeczywiście te obrady były nie tylko, ale wyniosły takie wnioski, które będą wszystkim nam służyły. Poprośmy ojca Maksymiliana w naszej modlitwie na początek. Poproszę też o powstanie. I myślę, że nie można by zakończyć tej wypowiedzi wspomnieniem